They are opening the. They're taking out the bags. Opening the cells. Wyczyścimy. I wtedy wkładamy do tej miotarki. And when it's clean, they are putting it inside this. Mamy tutaj. A i w domu można sprawdzić, jak ten miód jest higroskopijny. At home you can check how hygroscopic the honey is. Jedną łyżeczkę miodu położymy na talerzyk. One spoon of wieczorem. The honey you are putting on the plate at the evening. Rano będzie dużo więcej i będzie bardzo płynny. And in the morning you're gonna have it much more and it's gonna be really liquidy. I wtedy zaczyna fermentować i psuć się. I pszczoły o tym wiedzą i dlatego zabezpieczają, to jest ich zabezpieczenie tego produktu. And the honey, the bees know about it, so that's how they're protecting the honey from this process. I dlatego też, jak mamy słoik z miodem, that's why when you have a jar with the honey, on musi być zamknięty. It has to be all the time closed. I bez dostępu światła, w ciemnym pomieszczeniu. Without access to the light, it should be in a dark place. I to jest bardzo, bardzo ważne. And this is really important. Takim naturalnym naczyniem na przechowywanie miodu były gliniane. In the natural storage of the honey, it's usually the ceramic bowls. Ale klient wtedy nie wie, jaki to miód, jakiego koloru, czy gęstości. Yeah, but they had this problem that the customers don't know exactly what kind of honey it is, how it looks like, so they didn't want to buy it, that's why they are putting it in the jars. I dlatego też sprzedajemy w słoikach, ale informujemy klientów, żeby wiedzieli, jak przechowywać. Yeah, so they are selling it in the jars, but then on the other hand they are informing the customer how they should store it. W miodzie nie ma żadnych dodawanych enzymów przez człowieka czy przez pszczelarza. In honey there is nothing which is added by the beekeeper. Czyste, naturalne, prawdziwy miód przyniesiony przez pszczoły. It's like real natural honey just which is bring by the bees, nothing else added. I on będzie dobry 2, 3, 5, 10 lat. It's gonna be good up to 10 years or even more. Wow. Znaleziono słoik miodu w piramidzie faraona. They found one jar of the honey in the pharaoh pyramids. Miał 5000 lat i był zdatny do jedzenia. It had 500 years old and it was still good for eating, so nothing happened with it. Ja mam w domu takie wiaderko z miodem mojego taty. This bucket of the honey from his father. Tato nie żyje już 23 lata. His father is dead since 22 years. I ten miód jest bardzo dobry. And this honey is still really good. Bo moje pszczoły były w mojej rodzinie. Tato, dziadek, pradziadek, prapradziadek. And the bees are in his family since age like 6 degrees of 6 generations. Co? Mamy dwie rameczki. Okay, so wkładamy do ekstraktora, to się nazywa. This machine calls extractor. And this, please. You try? Faster. It's like with blood. Yeah, exactly. Yes. Please. You can smell it. Man, you can come and just take a snake. And this. Please stop. Nice one, right? Indeed. Yeah, right. And this. I następnie pierwsza strona, bo to się odśrodkowo wylatuje ten nóg, od ściany spływa. I tu mamy kranik, nie? Oh. There is the tap in there. Następnie to jest z tej strony. From the honey get out from this side just. Trzeba odwrócić. So you have to turn it. Jedną rameczkę. Put again. Okay, drugą the też. Same stuff with the second one. No i znowu trzeba pracować. Następny. And then again please. You have to turn it. The next one.